dzielnica Lwowa Kleparów, obecnie ulica Balzaka, dom i posesja mojego ojca. Ulica Kleparowska. Widok w stronę linii kolejowej i wiaduktu, za którymi znajduje się posesja mojego ojca. Widok ulicy Kleparowskiej w kierunku kościoła świętej Anny. A to browar lwowski. Za browarem, na dawnych ulicach Majzelsa i Schleichera, mieści się bazar, zwany teraz Krakowski Rynok. Ulica Rapaporta, boczna Kleparowskiej, a przy niej Szpital Żydowski z charakterystyczną kopułą. Ulica Kazimierzowska i słynne więzienie Brygidki. Ulica Legionów i Teatr Wielki. Hop! To chodź tu do mnie. Danul. Tak. Jeszcze. Uniwersytet Lwowski, widziany z ogrodu jezuickiego. Gdy mieszkałem we Lwowie, jezdnia przy uniwersytecie brukowana była kostką drewnianą, by wytłumić hałas powodowany przez pojazdy konne. Widoki ogrodu jezuickiego, który był stałym miejscem zabawy mojej i moich kolegów. Widok z ogrodu jezuickiego na zbieg ulicy Klejnowskiej, Kraszewskiego i Matejki oraz kamienicę, w której mieszkałem. Dalsze fragmenty ogrodu jezuickiego oraz główna alejka prowadząca w kierunku uniwersytetu. Jeszcze raz ulica Klejnowska z kamienicą, w której mieszkałem, oraz ulica Kraszewskiego, równoległa do ogrodu jezuickiego i biegnąca w kierunku uniwersytetu.
Ulica Klejnowska nazywa się obecnie Kamieniariw. Oto jej strona parzysta i nieparzysta. Tutaj, w kamienicy pod numerem 4, na trzecim piętrze, urodziłem się. Potem przeprowadziliśmy się naprzeciwko pod numer 3, gdzie na drugim piętrze mieszkałem do końca mojego pobytu we Lwowie. O właśnie te 4 okna na drugim piętrze. Dla lepszego pokazania miejsc, w których się urodziłem i mieszkałem, wykorzystałem fragmenty filmu nakręcone w maju 2001 roku. Para drzwi wejściowych do naszego mieszkania. Główne te większe i boczne mniejsze. I wspaniała klatka schodowa z poręczami, po których można było zjechać aż na sam dół. Pięknie wypastowana klatka schodowa zawsze lśniła czystością. Ganek i drzwi od strony kuchni. Podwórko, na którym w miejscu garaży rósł piękny kasztan. Róg ulicy Sykstówskiej i Klejnowskiej. Widok od strony kościoła Marii Magdaleny. Ulica Leona Sapiehy i więzienie przy ulicy Łąckiego. I dalej ulica Leona Sapiehy oraz kościół Marii Magdaleny. A to szkoła Marii Magdaleny, do której chodziłem. Filmowana z placyku przed kościołem Marii Magdaleny. Główny gmach Politechniki Lwowskiej przy ulicy Leona Sapiehy. A to katedra widziana z rynku głównego. W dali kościół jezuitów, rynek oraz katedra widziane z placu katedralnego.
streścił w jednym. Miłość wzajemna. Tą miłość on nauczył swoich uczniów. Apostle sprawa, byśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i panuje w jedności Ducha Świętego, Bóg przed wszystkim wieki wieku. Duchem Twoim. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Bogu. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości Bogu, tak jak ja zachowałem przykazania mojego samego i trwam Jego miłość. Panu przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Oto baranek.
Ojca, Najświętszego Sakramentu. Na bocznej ścianie nawy głównej znajduje się tekst ślubowania króla Jana Kazimierza złożonego w katedrze lwowskiej w czasie wojen z kozakami, w którym powierza on Polskę opiece Matki Boskiej, obierając ją naszą królową. Ulica Boimów i kaplica Boimów. Wnętrze kaplicy zostało sfilmowane w maju 2001 roku przez kratę w oknie. Również i tym razem wejście do kaplicy okazało się niemożliwe. Przygotowania do odjazdu. Obok kogoś by inny. Kościół świętej Anny u zbiegu ulic. W lewo wskos Grudeckiej i w prawo wskos Janowskiej. Jedziemy ulicą Janowską, która wyprowadza nas poprzez wieś na Koniecznoje na przejście graniczne w Korczowej. O 12 godzinie idę ja przez los. Kupiłem się na dnie, mam przygodę znów. Ale mi się nic nie stało. Joj, bom jak tutaj, joj, jak ich mało. Daj, joj, ale mu się nic nie stało. Jest, bom on kultaj, joj,
Jadąc ulicą Janowską, mijamy drugi z wielkich cmentarzy lwowskich, cmentarz Janowski. Po prawej stronie widoczna będzie charakterystyczna wieżyczka latarni zmarłych, w której w czasie pogrzebów zapalano światło. Bernardyński mijam plac, idzie jakiś graf, a ja kułak odwijam i w cylinder pach, aż Zidenko załamało, joj, bo miago daj, joj, jakich mało, daj, joj, aż Zidenko załamało, joj, bo on hultaj, joj, jakich mało, daj, joj, w tym nadchodzi poli. Mijamy wieś na Konieczno je. Na drodze ogromne progi zwalniające, oczywiście nieoznaczone. Stąd już tylko kilka kilometrów do przejścia granicznego w Korczowej.